Witam, witam po przerwie. Dzisiaj dalsza część naszej rozgrywki. Mamy rok 1640. Zobaczmy, jak to tam nam idzie. Okej. Trzeba tutaj budować się. No dobra, tutaj jest tak. Co my tu mamy w ogóle? Czy pozwolicie nam założyć ambasadę w waszej stolicy? Dobra. Do widzenia. Mamy produkcję jakieś. Czy pozwolicie nam założyć ambasadę w waszej stolicy? Proszę. Zobaczmy, jak to tam jest. Potrzebujemy. Tu pewnie są jacyś Chinole, tak se myślę. A to są kusznicy w armagach. Dobra. A, mamy Australię. No proszę. Patataj, patataj. O, tu widzę Polskę. Nasza wysokość, zaczynamy zwracać na siebie uwagę wielkich, tym Super. bardziej wyspecjalizowanych. Wasza wysokość, mamy do dyspozycji emisariuszy. No dobra, emisariuszy. Hattuso, to jakaś Korea? Potwierdzenie umieszczenia. Lecimy dalej. Dobra, szukamy. A ten, to zróbmy ruch. Dodajmy. No dobra, powiedzmy, że. Niech leci tu. A to kto? China. No dobra. A co? Seul. Lecimy dalej. Kochani, mamy tu ropę. Wielcy, wielcy. Drzewo idei. Teraz sprawdzę. Dobra. A kogo tu mam? Barbarzyńcy. Pikinierzy, proszę, wyślij emisariuszy do Hongkongu. Dobra. Okej. Trzeba by wywiad zrobić, bo to byłby dobry patent. Ochronę, nie? Co my tu mamy? Podsumowanie. Chiny prowadzą. Rosja przez dominację. No, kto tam? Kto tam? Dobra. No i tak jest. Działamy. Praca, praca. Teraz drzewo idei. Przegląd lub zarząd swoimi ideami. Ustrój. To tam monarchiczny mam. Panel badań, dobra. Mu. Emisariusze. Agencja. Szokoloko. I zawsze katedra. Tak to wyglądamy. Bo mamy taką opcję. O, ten tutaj.
żółw wyprodukować możemy. Czeki, czeka. Kto to jest? Fukuoka. To tu. Potrzebujemy budowniczego. No, tu jeszcze coś jest. Okej. I Fukuoka. Tak. A jest budowniczy. Dobra. Można dokupić teren. Jak myślicie? A tu co mamy? A jaki teren? O, to mamy, żeby tą wyspę. A tu? Dobra, tak żeby wiecie. Żeby mi tu. Można by połączyć. I nie ma wypływania. Jest. No dobra. Lecimy dalej. Kyoto. Kyoto. Potrzebuje budowniczego. Albo osadnika zróbmy na razie. W tej wersji cywilizacji zauważam, że nie ma konfliktów zbrojnych tak naprawdę. Nie stawiane jest na to. Źle widziane wygląda na to. Teraz, żeby podbić świat, potrzebujemy działać. A żeby działać, twe imperium sięga tak daleko, jak władza Jowisza nad niebiosami. Dobra robota. Super komentarze. Bardzo budujące. Zblokowałem już miasto. Dobra. Nagano potrzebuje więcej obszarów. Nagano. Niech tu płynie. Yama. Yama potrzebuje więcej obszarów. Pomnik. Dzielnica świata. Tutaj nie mam gdzie co. No dobra. Pomnik, żeby się uspokoili. Tak. Kogo tam? Miasto potrzebuje żywności. Które miasto? Shizuoka. W ten sposób to wygląda. Możemy jeszcze trochę tu zakombinować. Kontynuuj. Moi bracia, zostaliście wybrani do zamieszkania. Proszę. Budujemy. Tu nie mam miejsca. Dzielnica wojskowa. Co za miasto Nagano. Nagano. No nie mam, nie mam. Muszę inaczej to ogarnąć. Dzielnica portowa. Dokładnie. Jest. To nam daj mieszkańców. Pomnik. Świeżo postawione, a nie mamy tutaj kusznika, powiedzmy. Musi być jakaś obrona. Okej. Okay. Panel boczny nie potrzebujemy. Teoria naukowa, tak? Cabano. Mariano Cabano.
Zróbmy, że tu. Może nie zginie. Szum morza. Dobra. Jest sporo do zrobienia, ponieważ Bagdad, muszę szpiegów. Bagdad na pewno mnie tutaj atakuje. O! Tura. Trzeba będzie jeszcze zmontować. No i widzicie? O, Rosja mi tu prawosławnego ciągnie. No to jest ekipa. Dobra. Takamatsu. Takamatsu. Świątynia. Kampus. W tym wszystkim potrzebny jest budowniczy. Kampus nam zwiększy. Twoje imperium dąży do bankructwa. Jak sobie radzisz z tym rosnącym długiem? Serio? Mam plus 25 na turze. Przychód o plus 80. Wydatki 55, minus 28 z miast i minus 27 z jednostek. Wybierz. I co robimy? Bo jesteśmy na tym etapie. Chińczycy rządzą w nauce. No, pewnie kurczę tam. Ożaglowanie. Tu mnie atakuje kurna rosyjski. Kuzyn. Trzeba to wszystko budowniczów. A ci co nie są w stanie. Od rady ich kupić. Kiedyś jeszcze można było przekupywać. Przy pierwszych cywilizacjach można było za pomocą szpiega. O, coś tutaj się nam jakaś. Chyba ala Nowa Zelandia, dokładnie. Kogo tam jeszcze brakuje? To jest propozycja handlowa od Rosji. W założeniu jest to źle widziane. Coś obniża poziom. Na razie zobaczmy, jak ten będzie szedł w taki sposób. Bagdad ma 9, Kair 15. Pewnie jest dużo ma tych porobionych, na to wygląda. Wojsko, tak, tutaj zabezpieczenia. Dobra, budowniczowego teraz strzelimy. Średniowieczny mur też jest dobry, bo on po jakimś czasie się jakby rozpada, powiedzmy, że. A tego puśćmy tutaj. Tam. A może zróbmy. A może. Gdzie my go możemy wepchnąć tutaj? Na jakiś zakątek. Tu
tu jest, musiałbym armię tworzyć. Powiedzmy, że pójdzie. A tu nie płynie. Następny pójdzie tu. Tu trzeba by zamknąć, podejrzewam. Silnik spalinowy, więc trzeba wymyślić silnik. Kilka jeszcze elementów. Następna tura. Japan. O, Japan. Zobaczmy Japana. Tu na Madagaskar będzie można kogoś wysłać. Dobra. I mamy. Gdzie tam bida była, żarcie? A, dobra. Shiduoka. Nagano. Pokaż szlak. Tylko ten szlak tutaj widzę, nie? Bo tam nie mogę jeszcze, bo nie mam zrobionego miejscowego. Zobaczmy Kyoto. Na początku szlak. Ten szlak handlowy nie tylko przyniesie bogactwo naszej cywilizacji, ale też z czasem wydepcze drogi między naszymi miastami. No dokładnie. Dobra, teraz mamy taka saki. Latarnia morska też daje jeden obszar do spania, tak? Do spania mieszkania. Taka, pokaż, co tam mogę. Tutaj tak za bardzo nie mogę, a tu? Kogo tam? Taka. Tu mnie interesuje i tu jest coś. No jest, mamy. No i dobra. Płyń dalej. No i myślę, że na dzisiaj można by skończyć tą turę. Jest trochę. Zapisz. Zapisz grę. A, ruch jest teraz. Pamiętajcie, jak jest akcja, proszę czekać. Tura idzie to. O! Wybrać ideę trzeba. Idea, markentylizm. Ok, teraz można zapisać. Zapisz grę. Mamy rok 1708. No dobra, pamiętajmy. 1708. 1626. Dziękuję, dobrego dnia i wieczoru. Przy naszym koronawirusie to wow. Bla, bla, bla.